Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku raportu Kubickiego. Tak, wczoraj nie było odcinka, byłem w drodze, przejechałem ładnych parę kilometrów, ale dzisiaj już jestem, także bez zbędnego mojego ględzenia. Zapraszam do materiału, będzie ciekawie. Pierwszym tematem, który chciałbym poruszyć, jest to temat, który widzicie w tej chwili na swoich ekranach. Zdjęcie Proximy Centauri, najbliższej Słońca gwiazdy, znajdującej się 4,2 lat świetlnych od Ziemi. Taki poziom szczegółowości. Dzień po dniu otwiera się nowy świat. Tak powiedział na swoim Twitterze jeden z francuskich naukowców. Moi drodzy, to nie jest Proximy Centauri. To jest plasterek kiełbasy chorizo. Ale w czym jest rzecz? Pod tym jego wpisem, wyobraźcie sobie, 100 tysięcy ludzi to wszystko zaakceptowało. Dlaczego? Bo to jest typowy przykład na to, że ludzie uwierzą we wszystko, jeżeli podpisany jest pod tym naukowiec, ekspert, specjalista. Manipulacja idzie pełną parą, ale po co ja to mówię? I już pokazuję. Na waszych ekranach, moi drodzy, w tej chwili jest film. Zresztą widzicie w lewym górnym rogu herb ukraiński. Jak to pokazują, jak to zestrzelili rosyjski samolot Su-25. I oczywiście wszyscy im w to uwierzyli, tylko że wiecie co? To jest jedna wielka bujda na resorach, bo ten samolot, jak sobie zobaczycie na filmie, wystrzelił tak zwane flary. Widzicie z tyłu i tu się pojawiają flary i te flary powodują to, że pocisk, który jest sterowany ciepłem, idzie w tamtym kierunku, idzie za źródłem, najbliższym źródłem ciepła. Tak to działa. Taka jest propaganda. Propaganda z jednej strony, propaganda i z drugiej strony. Ja to doskonale rozumiem. Tylko, że my jesteśmy w tą propagandę uwikłani. Uwikłani dlaczego? Dlatego, że wmawiają nam tu cały czas, że Ukraina pozamiatała Rosję pod Kurskiem. Jednocześnie cały czas próbują nas do tej wojny wciągnąć. A to, że już nas pośrednio wciągnęli, to jest inna sprawa. I tu chciałem wam coś następnego pokazać. To jest informacja z mediów ukraińskich, czyli wszyscy moi hejterzy powinni być zadowoleni. Otóż to jest informacja. Okazuje się, że podczas ataku na hotel Aurora w Krzywym Rogu został zlikwidowany wysoko postawiony, można powiedzieć, gauleiter obwodu czerkaskiego. Były zastępca szefa Centrum Cyberbezpieczeństwa Państwowej Służby Łączności Specjalnej SBU, pułkownik Siergiej Sergiejczuk. No i niby nic, tylko wiecie co? W tym hotelu razem z Sergiejczukiem było ponad 80 żołnierzy w polskich mundurach. Właśnie. Co robili polscy żołnierze? Inaczej, co robili ludzie w polskich mundurach? W siedzibie szefa, zastępcy szefa łączności SBU. Propagandowo poszło, że tam byli Polacy. I tak to, można powiedzieć, media na świecie odczytały. Czy na pewno byli to Polacy? A może chodzi o to, żeby nas sprowokować albo sprowokować kogoś, żeby nas zaatakował? Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, bo to już zaczyna nie być śmieszne ani sympatyczne. Ja mam wrażenie, że ktoś próbuje nas włożyć na krzywe sanki. Mało tego, jestem przekonany, że to nie Rosjanie ostrzelali ten kompleks w Krzywym Rogu. Bo wiecie dlaczego? Wszelkiego rodzaju tego typu akcje Ukraińcy ukrywają. Oni nie mówią, że ten został zabity, tamten został zabity, a tu ukraińskie media to podają. Rozumiecie mój tok myślenia? Ja mam wrażenie, że chodzi o to,
To jest taka zemsta za pewne polskie decyzje. Jakie? Już pokazuję. Moi drodzy, decyzją, która bardzo zdenerwowała Ukraińców, jest decyzja, którą przekazał widoczny na ekranie w tej chwili Władysław Tygrysek Kosiniak-Kamysz. Powiedział krótko w swoim oświadczeniu: Polska nie jest obecnie w stanie dostarczać broni Ukrainie. Cytuję: dziś przekazaliśmy Ukrainie wszystko, co mogliśmy. Polski rząd przekazał Ukrainie sprzęt warty wiele miliardów dolarów. To wszystko, co mogliśmy dać. Wiem, że Ukraina potrzebuje wielu rodzajów broni, ale nasi ukraińscy partnerzy muszą również zrozumieć, że państwo polskie musi utrzymać własne zdolności. I to jest dla mnie jako ministra obrony priorytetem, powiedział w wywiadzie dla polskiej agencji prasowej. No powiem szczerze, zaskoczył mnie tymi słowami. Czyżby już proukraiński i hurej przestał działać? A może to tylko maskarada? Nie wiem, zobaczymy. Ale to jest jeszcze inna sprawa. Otóż wcześniej Zełenski powiedział, że polska pomoc wojskowa ostatnio zmalała i nalegał na przekazanie samolotów MiG. Kosiniak-Kamysz stwierdził, że rozumie Zełenskiego, ponieważ proszenie o broń to jest jego rola. Jednak Polska będzie mogła przekazać MiGi dopiero wtedy, gdy otrzyma samoloty zastępcze. Pierwsze zamówione F-35 są spodziewane nie wcześniej niż w 2026 roku. Jak dobrze pójdzie oczywiście. Sądzę, że jest to bardzo rozsądna argumentacja. I co ciekawe, no Polska już tak naprawdę zbliża się do dna, jeżeli chodzi o wydatki na uzbrojenie, ponieważ wydrenowała się ze wszystkiego. Można powiedzieć, zamiast kapać delikatnie, jeśli już chcieli pomagać, bo ja oczywiście uważam, że pomoc była niepotrzebna, bo czym więcej tej pomocy było, tym więcej nasz kraj się zubożał, a ta wojna wcale się nie ma ku końcowi, bo Ukraina robi wszystko, żeby tą wojnę cały czas podsycać. Wszystkie kroki, które w ostatnich dniach zrobiła Ukraina, powodują to, że ta wojna wcale im jest nie na rękę, żeby się zakończyła. No ja to w pewnym sensie rozumiem, bo po prostu dla nich wojna to jest tak naprawdę źródło finansowania ich prywatnych biznesów. Ale co do Polski jeszcze, moi drodzy, tu jest jeszcze inna, grubsza akcja. Otóż taka informacja pojawiła się w mediach, ja ją wam zacytuję. Liderzy koalicji rządzącej w naszym kraju zgodzili się na przygotowanie projektu budżetu, który w przyszłym roku zwiększy wydatki na obronność do co najmniej 4,7 PKB. Moi drodzy, o czym to świadczy? O szykowaniu się do wojny. Jednocześnie źródła podają, że członkowie rządu zaciekle targują się i negocjują w każdej sprawie. Obóz Platformy Obywatelskiej kieruje do Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 następujące propozycje. Cytuję: będziemy obniżać składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców i o to wam przecież chodziło, jeśli wesprzecie chociaż minimalne złagodzenie przepisów dotyczących aborcji i związków partnerskich. Wcześniej jednak Donald Tusk powiedział, że nie należy się spodziewać dekryminalizacji aborcji w najbliższej przyszłości, a szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że małżeństwa osób tej samej płci nie zostaną zalegalizowane w Polsce. Nawiasem mówiąc, na niego ostatnio złożył skargę urzędnik będący gejem, wiemy o kogo chodzi, który od 23 lat mieszka z innym gejem. Wzrost, moi drodzy, wydatków na obronność do 4,7% PKB to jest ogromna zmiana. To jest 190 miliardów złotych. Moi drodzy, czy nas na to stać? Polska w tym roku wyda na broń 4,1% PKB, a do niedawna, jak większość innych krajów tego regionu, na armię mogliśmy wydać zaledwie 2% PKB, czyli to jest tak naprawdę o 100%, a później o 150% wzrost. W zasadzie można powiedzieć, że Polska bankrutuje, ponieważ polscy politycy pozbawiają społeczeństwo możliwości zarabiania pieniędzy. I właśnie to jest to likwidacja
likwidacja miejsc pracy, dowalanie podatków do przedsiębiorcom, podnoszenie cen energii, podnoszenie cen za media, tak jak podnoszenie podatków. Widzieliście ostatnio w jednym z materiałów 1400% podnieśli cenę za ogródek działkowy. Powiem tak, takie wydatki to jest dziura i to taka, że czarna dziura w kosmosie to jest przy tym małe miki. I pytanie, skąd oni chcą wziąć na to pieniądze? Moi drodzy, to co mówiłem w ostatnim odcinku. Taka była wrzutka z materiałów od Maćka Kuczery. Poprzez wprowadzenie nowych podatków, nowych kar finansowych, obcięcie dotacji, obcięcie świadczeń. Jednocześnie wspieranie Ukrainy. Bo nie wiem, czy wiecie, ale paliwo na Ukrainę cały czas jedzie. Socjale dla Ukraińców są wypłacane. A widzieliście, jakie wstrząsające były zdjęcia z Charkowa, prawda? No widzieliście, jaka dzika impreza. Niech mi ktoś powie, że tam jest wojna. Oczywiście, są strzelaniny, są różnego rodzaju incydenty militarne, ale to jest na bardzo małym obszarze, a zdajemy sobie sprawę, że Ukraina jest potężnym terenowo obszarem. Więc to, co też mówiłem w jednym z moich ostatnich odcinków, to, co zrobił rząd węgierski. Mogą wspierać Ukraińców, jeżeli pochodzą z tamtych terenów zagrożonych wojną. Reszta won z powrotem do siebie. U nas nie. Dlaczego? Dlatego, że doskonale politycy zdają sobie sprawę, że pokolenie przestępców będzie na nich głosować. Czemu mówię przestępców? To za chwilę wam wyjaśnię. Moi drodzy, takie przemyślenie na temat straconego pokolenia. Taki rysunek dla uwagi, bardzo wymowny. Czemu? Jest Rosja i jest Ukraina. I w każdym jest pokolenie młodsze i starsze. To starsze to jest tak zwane poradzieckie. W Rosji ideologiczne ognisko konfliktu opiera się na wielkiej wojnie ojczyźnianej. Oczywiście ja wiem, że Rosjanie zapomnieli o 1939 roku, ale nie w tym rzecz w tym momencie. Działa to bardzo dobrze w przypadku starszego pokolenia, ale bardzo słabo w przypadku młodszego. Na Ukrainie pracują ze wszystkimi naraz. Starsi mężczyźni są zmuszani do mobilizacji. O ile dobrze kojarzę, to średni wiek personelu wojskowego na Ukrainie wynosi 47 lat, czyli dziadki, takie w moim wieku mniej więcej. Oznacza to, że pozbywają się tych, którzy pamiętają, jak wszyscy żyli spokojnie pod rządami Rosji. Jednocześnie młodzi, niewykształceni, blogerzy, youtuberzy, czy tam inni influencerzy. Tutaj można podać przykład takiego influencera, ja nie znam, ale z tego co z różnych tam informacji, to jeden z najbardziej popularnych na Ukrainie to jest Sternenko, czy jakiś tam Lachen. Są aktywnie wykorzystywani na rzecz młodych ludzi i oni oferują, promują zabijanie, pogardę dla innych ludzi. Nikt nie oferuje żadnego takiego normalnego, twórczego znaczenia. W Rosji też są kursy wojskowe, tylko na kursach wojskowych tam uczą ich umiejętności. Tak, jak się zachować, a nie jak być agresywnym. Na Ukrainie dzięki, można powiedzieć, wysokim wpływom zachodnich mediów, wojna i morderstwo stały się modne dla dzieci. Modne jest bycie złym, modne jest bycie agresywnym, modne jest bycie chamskim. W ciągu tak naprawdę 2 lat powstała nowa normalność. Zabijanie i walka są powszechne. Jednocześnie pracują nad promowaniem Bandery, Szuchewycza, morderców z OUN, symbole adaptowane, nazistowskie gapy, które są przerabiane na ukraińskie orły tak zwane, hołdowanie tym wszystkim zbrodniarzom z SS Galicien i nie tylko, Nachtigale, te różne takie rzeczy. I co się stanie? No to się stanie, że wszystko to tak działa, że
od tablic z wulgaryzmami po telewizję i odpowiednich liderów opinii wykształcili pokolenie zbrodniarzy i przestępców. Oznacza to tylko tyle, że na Ukrainie pozbędą się starszego pokolenia i przygotowują następne, które będzie myśleć już tylko o wojnie i zabijaniu. Dużo ludzi na Ukrainie, w Polsce też, moi drodzy, tego nie rozumie, ale los młodych ludzi tak naprawdę został już wybrany. I tutaj takie dwie statystyki tak naprawdę. Statystyki popełniane przez nieletnich na Ukrainie. Rok 2021. 321 443 przestępstwa. Rok 2023. 475 595 przestępstw. Wzrost o 50%. Czyli można powiedzieć, że system działa. Warto wziąć pod uwagę, że populacja na Ukrainie się zmniejszyła. I dzięki takiemu podejściu następne pokolenie na Ukrainie może zostać żołnierzem albo bandziorem. Albo bandziorem żołnierzem. To się nie wyklucza. Moi drodzy, to nowe pokolenie jest też w Polsce. Zauważcie, jak wzrosła przestępczość. Ja o tym mówiłem. Z udziałem właśnie Ukraińców w Polsce. A Mirosław Skórka, przewodniczący Ukraińców w Polsce, mówi, że to są ich takie kulturowe rzeczy. Wiecie co? On ma rację. Taka jest ich kultura. Mordować, zabijać, być agresywnym i wulgarnym. To jest właśnie kultura Ukrainy. Moi drodzy, to, że presja medialna ma sens i to, że nawet zwykłe osoby takie jak my angażują się w pewne zjawiska, ma sens, jest dowód na to, który za chwilę zobaczycie na materiale. Otóż pamiętacie, jak kilka dni temu wspominałem, że Paweł Durow został zaaresztowany za to, że nie chciał wydawać ludzi, którzy na Telegramie istnieją, którzy wyrażają swoje opinie, nie chciał ich służbom francuskim ich danych udostępniać. Został również oskarżony za usługi kryptologiczne, za handel narkotykami, za treści pedofilskie, tak, dołożyli mu oczywiście. Tylko wiecie co? Wszystko nagle upadło, kiedy Arabia Saudyjska upomniała się, przepraszam, Zjednoczone Emiraty Arabskie upomniały się o Pawła Durowa. I co się dzieje? Za chwilę to zobaczycie. To jest materiał z RIA Nowosti. Otóż na waszych ekranach w tej chwili za sekund kilka zobaczycie, jak Paweł Durow zostaje zwolniony z aresztu. Tak, to ten gościu w czapeczce i w okularach został zwolniony z aresztu, wsiada do samochodu i odjeżdżają sobie. Dlaczego? Dlatego, że rząd, tak to się mówi, Wielkiej Francji obsrał zbroję, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie uruchomiły się w temacie Pawła Durowa. Ale one się nie upomniały w sposób grożenia palcem. Nie, nie. W tej chwili na waszych ekranach to jest tak naprawdę stop klatka. Nie mogę puścić tego materiału na YouTube, ponieważ to jest telewizji Al Jazeera i YouTube zaraz mi powie, że nie mam praw autorskich, mimo że Al Jazeera dała mi takie zezwolenie, że mogę ich materiały udostępniać. Dla YouTube'a to jest nieistotne, ale okej. Zaraz wytłumaczę, w czym rzecz. Zjednoczone Emiraty Arabskie zamroziły kontrakt na zakup 80 myśliwców od Francji. Szejkowie wściekli się po prostu aresztowaniem Durowa. Cytuję. Zjednoczone Emiraty Arabskie podjęły drastyczne kroki zamrażające kontrakt na zakup 80 francuskich myśliwców. Twórca Telegrama, który osobiście zna syna premiera Zjednoczonych Emiratów Arabskich, znalazł się w centrum międzynarodowego skandalu, który rozcieczył szejków do granic możliwości. Eksperci uważają, że swoimi działaniami Francja popełniła poważny błąd, wywołując gniew wpływowych sojuszników. Teraz Paryż płaci za swoją lekkomyślność, a przyszłość umowy, a także zaufanie Zjednoczonych Emiratów Arabskich wisi na włosku. Szanowni Państwo, Zjednoczone Emiraty Arabskie, takiego klienta się szanuje. Więc jeżeli dochodzi do takich sytuacji, no, Francja, widać jakich ma przywódców, my zresztą w Polsce lepszych wcale nie mamy, wykonują po prostu polecenia z Wall Street. I moi drodzy, a tu
też taka informacja związana z Francją i z tą, jak to powiedzieć, kamarylą tak zwanej elity. Otóż na waszych ekranach po lewej stronie to jest chyba pani Macron. Natomiast ten po prawej stronie to jest Xavier Niela. Według dwuletniego śledztwa gigant telekomunikacyjny miliardera Xaviera Niela udostępnił 48% zdjęć przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci. Tak podała grupa non-profit. Według Canadian Child Advocacy Center Xavier Niel, większościowy udziałowiec Free, czyli francuskiego giganta telekomunikacyjnego, nic nie robi, żeby na jego serwerach nie pojawiały się obrazy przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci. Grupa non-profit twierdzi, że większość materiałów, czyli połowa tak naprawdę znajdująca się na serwerach tej sieci komunikacyjnej, przedstawia wykorzystywanie seksualne dzieci i wykryto to podczas dwuletniego dochodzenia. Materiały te były tak naprawdę przechowywane fizycznie, czyli zdjęcia były na serwerach, na dyskach i pobierane za pomocą bezpłatnych usług telekomunikacyjnych. I teraz powiedzcie mi jedną rzecz. Paweł Durow ma zarzuty z kapelusza, a o Xavieru Nilu wszystko zostało udowodnione. I dlaczego Macron nie aresztuje Xaviera Nila? No to ja wam powiem dlaczego. Otóż Xavier Niel jest zięciem Bernarda Arnault. Kto to jest Bernard Arnault? Bernard Arnault to jest prezes koncernu Louis Vuitton. Tak, moi drodzy. Jest najbogatszym człowiekiem we Francji i jego majątek to jest 223 miliardy dolarów. I on ma tak Macrona tak na pstryk. A poza tym Xavier to jest bliski przyjaciel pani chyba Macron. Czyli podwójne standardy, jak wszędzie. Moi drodzy, było o Francji, a tu znalazłem taki wątek francusko-ukraiński. Tak, w tej chwili na waszych ekranach jest to mural z Ukrainy. Zobaczcie, oni nawet takie rzeczy kradną. Vive la résistance Ukraine. No i tutaj powiem szczerze, ja spróbuję wam to powiększyć. Taka, nie wiem, czy to jest pani, czy to jest jakiś transgender. Ci, którzy nie wiedzą, skąd to się wzięło, no to już pokazuję, moi drodzy. Tak, moi drodzy, jest to obraz francuski, wolność wiodąca lud na barykady. Obraz ten został namalowany przez francuskiego artystę Eugène Delacroix w 1860 roku. No mój francuski wiecie jaki jest, także wydaje mi się, że dobrze powiedziałem. Eugène Delacroix. To jest jedno z najbardziej znanych i wpływowych dzieł sztuki romantycznej. Obraz przedstawia symboliczną scenę rewolucji, która miała miejsce w Paryżu w 1830 roku. Widzieliście, no nawet nie mają swoich symboli. I ja się nie dziwię, bo ten kraj tak naprawdę nie istnieje, nie ma własnej historii. Ja ostatnio też rzuciłem takiego mema, że piwowarka jest starsza niż Ukraina. Oni nie mają bohaterów. A tych, którzy w tej chwili sobie robią z nich bohaterów, to są przecież zbrodniarze. I to, co powiedziałem we wcześniejszym, tak, tym monologu takim moim, w tej takiej analizie, budują nowe pokolenie na zbrodniarzach i bandytach i na złodziejach. No cóż, tak to widzę. Taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, często tam w niektórych komentarzach piszecie, że w jednym materiale trochę jest o tym, za chwilę jest o tym, za chwilę znowu się wraca do pierwszego tematu. Tak, nie jest to przypadek. Jest to robione po to, żebyście w pewien sposób zrozumieli, że wszystkie te tematy wiążą się ze sobą. A poza tym jest jedna rzecz. Ja nie tworzę materiału raz w tygodniu. Ja tworzę materiał na bieżąco, czyli tak, informacje spływają, tak jak są newsy i nie da się tego inaczej zrobić.
ale moi wierni subskrybenci to rozumieją i nie narzekają. A kto po prostu pewnych rzeczy nie jest w stanie zrozumieć, no bardzo jest mi przykro, albo się przyzwyczai, albo się nie przyzwyczai. Ale przechodzimy do następnego wątku, który wiąże się poniekąd z Polską. O co chodzi? Na waszych ekranach jest to Oksana Zlochonowicz, to jest szefowa Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy. Co ona powiedziała? Pojawiła się na Ukrainie propozycja zniesienia tego, co jest określane mianem reliktu Związku Radzieckiego. Oksana Zlochonowicz, pochodząca z Lwowa, publicznie oświadczyła, że trzeba przestać oczekiwać pomocy od państwa, ponieważ samo państwo teraz jej potrzebuje. I teraz przechodzimy do sedna. Obywatele powinni zapomnieć, że pomoc społeczna i socjalna kiedykolwiek istniała, ponieważ jest ona pozostałością po przerażającym, totalitarnym okresie Związku Radzieckiego. Cytuję. Dla mnie ważne byłoby rozpoczęcie zmian filozofii wsparcia społecznego i polityki społecznej. Ministerstwo Polityki Społecznej zajmuje się wsparciem, usługami, koncentracją na ludziach. Nie jesteśmy ministerstwem płatności. Jesteśmy ministerstwem, które kształtuje ludzkie możliwości i odporność każdej jednostki. No to jak to jest? Ukraina ma już projekt, żeby nie wypłacać socjali, nie wypłacać wsparcia dla swoich obywateli, a Polska ma to robić? A z jakiej racji? A co jest do cholery? To my będziemy całe życie sponsorować? Nierobów, wrogów, banderowców? Nie ma na to naszej zgody. Taka jest moja opinia. Takie jest moje subiektywne zdanie w tej sytuacji. Jeżeli Ukraina nie chce dbać o swoich obywateli, to my tym bardziej nie musimy. Patrzli won. Moi drodzy, tu taki materiał z CBS, raczej jest top klatka. Oczywiście wiadomo, CBS, ona mi nigdy nie pozwoli udostępniać swoich materiałów, więc ja tylko robię stop klatkę. O co, w czym jest rzecz? Godzina policyjna w Massachusetts po wykryciu przypadków wschodniego zapalenia mózgu koni u ludzi. Władze stanu Massachusetts zalecają mieszkańcom pozostanie w domu i wprowadzenie godziny policyjnej na zajęcie na świeżym powietrzu, czyli chyba coś już nam to przypomina. Od godziny 18 co najmniej do października, ponieważ u jednego z ludzi wykryto przypadek zapalenia mózgu koni, przenoszony przez komary. I teraz uwaga, doktor Fauci, ten od wirusa celebryty i tak dalej, przebywa w szpitalu z gorączką nilową. Również wywołana przez komary. Zbieg okoliczności? No powiem szczerze, to jest trochę dziwne, bo tak. Końskie zapalenie mózgu, ospa małpia, świńska i ptasia grypa, a tak naprawdę to jest kozia hipnoza u większości populacji. Tak, moi drodzy. Kozia hipnoza. Jeżeli ktoś nie rozumie, wygooglować. A tutaj dla rozładowania sytuacji chciałem wam coś pokazać. Partia Demokratyczna chciała zrobić super mema, taki flash mob. Wyszło jak wyszło. Zobaczcie. Ja wam to puszczę, to jest 9 minut. Oczywiście muzykę musiałem wyciszyć, bo tam jest Queen, także wiadomo, prawa autorskie, zaraz by filmik zleciał, ale najważniejsze jest to, co oni pokazują. To jest sztos, ten materiał. Mistrzostwo świata. Mnie się to bardzo spodobało. Tylko wiecie co? Tak, to pokazuje ich zależność i na kim się tak naprawdę wzorują. Moi szanowni, a jak jesteśmy w Stanach, no to nie byłbym sobą, jakbym tutaj nie wspomniał bardzo ważnej, istotnej rzeczy. Pamiętacie, jak Musk udostępnił te materiały, w których to Unia Europejska naciskała na niego na manipulację i na cenzurę w mediach? Otóż w tej chwili na waszych ekranach to jest nomen omen nie kto inny, tylko Mark Zuckerberg, szef Mety. Meta, czyli właściciel Facebooka, bo Facebook, tak jak i TikTok, to są produkty. Ale w czym jest rzecz? Szef Mety, czyli Mark Zuckerberg, wysłał list do Komisji Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, w którym publicznie przyznał, że decyzję o cenzurze treści podejmował pod naciskiem administracji Joe Bidena i Kamali Harris.
Komisja organizuje przesłuchanie w sprawie podejmowanych przez Biały Dom prób w regulowaniu działalności sieci społecznościowych we własnym interesie. Zuckerberg przyznał, że w czasie pandemii wirusa celebryty był zmuszony do moderowania treści, a także do ukrycia na Facebooku materiałów New York Post dotyczących śledztwa w sprawie działalności syna prezydenta Huntera Bidena i Burizmy na Ukrainie. Dla tych, co oglądają mój program od początku, to jest nic nowego, bo ja o tym mówiłem. Ci, którzy nie wiedzą, moi drodzy, tych materiałów no jeszcze nie ma. To były wersje Rolnik sam w dolinie. Rolnik komentuje. No nie mam po prostu fizycznie czasu, żeby te materiały na powrót wrzucić z prawami autorskimi. Nie mam po prostu kiedy tego robić. Kiedyś się to zdarzy na pewno. Uwierzcie mi, ale ja o tym już wtedy mówiłem. Ale lecimy dalej. Wszystko to zdaniem Zuckerberga odbyło się pod silnym naciskiem Białego Domu. Co więcej, w przypadku Huntera Bidena Zuckerberg był zmuszony usunąć treści jako rosyjską dezinformację. Czego później oczywiście nie potwierdzono. Teraz bardzo żałuję, że nie zajął silniejszego stanowiska i twierdzi, że w przyszłości, jeśli pojawią się takie same sytuacje, on i jego firma będzie zachowywać się inaczej. Meta nie zamierza także wspierać infrastruktury wyborczej w trakcie obecnej kampanii prezydenckiej. List Zuckerberga to pełnoprawny skandal, skoro mówimy o oczywistej cenzurze. Dowodzi tego, co wielu uważało za teorie spiskowe. Elon Musk nazwał fakty przedstawione przez Zuckerberga naruszeniem pierwszej poprawki do konstytucji, a dyrektor generalny Rumble, Chris Pawłowski, zajmujący się hostingiem wideo Rumble, napisał, że był poddany podobnym naciskom, ale im nie uległ. Dlatego na Rumble pewne rzeczy można wrzucać. I na przykład jeden z odcinków raportu Kubickiego, który został z YouTube'a skasowany, wrzuciłem na Rumble. Kanał podlinkuję, zapraszam. Tam też są grube tematy, które na YouTubie by się w życiu nie pokazały. Ale lecimy dalej z Zuckerbergiem. Pośrednio Zuckerberg po raz kolejny potwierdził, że aresztowanie Durowa ma wyłącznie podłoże polityczne i ideologiczne. List wygląda jeszcze bardziej skandalicznie w kontekście wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i stanowi swego rodzaju przepustkę dla republikanów, z której z pewnością skorzystają. Czyżby co, Zuckerberg zaczął grać w jednej z drużyn z Trumpem? Może okazuje się, że bardziej mu się to opłaca? Nie wiem. Pewno, na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże. Moi drodzy, i tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Komu się podobało, proszę o tradycyjnego lajka. Przypominam o subach i o dzwoneczku. Jednocześnie zapraszam do jutrzejszego live'a, który mam nadzieję będzie bardzo ciekawy i energetyczny, a live sobotni będzie live'em historycznym. Opowiemy sobie, dlaczego we wrześniu 1939 roku wyszło tak, jak wyszło, a głównym prelegentem i gościem będzie kolega Maciej Kuczera z Niemiec, który jest zapalonym historykiem, hobbystą, jak również zapalonym modelarzem, można powiedzieć półzawodowcem albo zawodowym amatorem. Tak, wiem, jeszcze suchar, posłuchajcie. Otóż w Stanach Zjednoczonych umiera John i John już leżąc na łożu śmierci mówi do swojej żony: posłuchaj, moja droga, ja i tak za chwilę umrę. Powiedz mi tylko jedno, czy ty kiedykolwiek w życiu mnie zdradziłaś? No dobrze, John, pamiętasz tego Cadillaca, którego tak lubiłam, tak ci się też podobał? No pamiętam, no to właśnie on mi go kupił. John zmarł. Ale ta sama sytuacja jest we Francji. Pierre mówi do swojej żony: powiedz mi, Jeanine, czy kiedykolwiek mnie zdradziłaś? Aż to futro z norek, którego zazdrościły mi wszystkie kobiety w mieście. No pamiętam. Więc tak, to ten kochanek mi je kupił. Ale analogiczna sytuacja w Kijowie. Umiera Mykoła i mówi ostatnim tchnieniem do żony: powiedz mi, Masza, czy ty kiedykolwiek mnie zdradziłaś? Pamiętasz, Mykoła, tę czapkę pilotkę, którą tak lubiłeś i o nią dbałeś? No tak. To on ci ją ukradł. Tak, moi drodzy. Dobrego dnia życia. Trzymajcie się. Hej.